Cześć, witam Was na kanale 365 dni o piłce. Pogoń Szczecin wygrywa u siebie 2-1 ze Śląskiem Wrocław, grając bardzo dobre spotkanie, umacnia się tym samym w czubie tabeli. Mecz, w którym dominowała, w którym przeważała, ale znana jest z tego drużyna Pogoni, że u siebie rzeczywiście dusi rywala, prowadzi grę. Co mi się podoba w grze Pogoni, to na pewno taka elastyczność i duża uniwersalność piłkarzy ofensywnych. Właściwie każdy gracz piętro wyżej nad Damianem Dąbrowskim, czyli Rafał Kurzawa, Sebastian Kowalczyk, Kacper Kozłowski, Giancarlo Silva, czy nawet Luka Zachowicz, nominalny napastnik, stosują wymienność pozycji, nie są tak naprawdę przypisani do jakiegoś konkretnego miejsca na boisku. Potrafią grać szybko piłką, są uzdolnieni technicznie. Myślę, że cała ta piątka z przodu wygląda bardzo dobrze i w tym ustawieniu czuje się świetnie. Stanowi to zagrożenie dla rywali. To wygląda bardzo dobrze, bardzo efektownie, tylko w pierwszej połowie zabrakło bramek. Bliżej gola w pierwszej połowie był Śląsk Wrocław. Piłka uderzona przez Petra Szwarca w polu karnym trafiła w poprzeczkę. Dante Stipica, który w tym meczu nie miał praktycznie żadnej pracy, mógł ją odprowadzić wzrokiem. Drugie 45 minut i tak naprawdę druga połowa w dobrym wykonaniu Pogoni, natomiast już z puentą, to znaczy w 53 minucie kapitalna akcja. Rafał Kurzawa podaje do Luki Zachowicza w polu karnym. Ten bardzo inteligentnie wykańcza akcję. Piłka zagrana na dłuższy róg, ale techniczny strzał. Radość nie trwała długo, bo minutę później Śląsk Wrocław wyrównał. Wykorzystali oni moment takiej euforii i radości kibiców i zawodników Pogoni. Wyrównuje Rafał Makowski strzałem głową, zagranie od Dino Stigleca w pole karne i mam na tablicach wynik 1-1. Bardzo dużo dla drużyny Pogoni dała zmiana Kamila Grosickiego. Wszedł on w drugiej połowie, dotąd z urazem, dziś już mógł zagrać. Tak naprawdę odkąd wszedł, każdy zawodnik Pogoni grali o 20-30% lepiej. Większość akcji przechodziło przez skrzydłowego i kwadrans przed końcem to on asystował przy bramce na 2-1, zagrał do Michała Kucharczyka bardzo inteligentnie pod samą bramkę. Był piłkarz Legii, tylko dołożył głowę i mieliśmy już prowadzenie Pogoni. Goście jeszcze w końcowym fragmencie gry mieli dobrą sytuację. Bardzo groźny, ale niepozorny strzał Erika Exposito prosto w Dante Stipice. Bramkarz gospodarzy, który właściwie dwukrotnie tylko miał okazję do interwencji, zachował czujność, obronił strzał i mecz zakończył się wynikiem 2-1. Tak wygląda tabela po spotkaniu. Pogoń Szczecin wciąż z trzecią pozycją. Śląsk natomiast w szóste miejsce. Trzeba powiedzieć o grze dzisiejszej Śląska, że nie pokazali nic specjalnie dużego. Wykorzystali po prostu moment, kiedy gdzieś tam cieszyła się Pogoń. Natomiast drużyna ze Szczecina grała świetnie, grała rewelacyjnie. Wykorzystała wszystkie swoje atuty i zmiany, czyli Kucharczyk, Grosicki, dwójka zawodników, która weszła z ławki i dała bramkę na 2-1. Dzięki, kanał 365 dni o piłce. Zapraszam do innych moich podcastów. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania. Do zobaczenia i cześć!